No tak. Michał Brzezicki, herbatka. Herbatka. No wiem, wiem, piję cały czas ją regularnie. To jest Michał Leja. Zawsze chciałem pokazać wam mojego brata i jak my razem wyglądamy. Ja czułem się jak jego młodszy brat, jestem bardzo starszy. Tutaj ktoś miał urodziny, tak? O ty! Co to wszystkiego najlepszego. Ile masz już lat? 22. I szczerze mówiąc, czuję się w końcu na swój wiek. No to masz tutaj pakiet 22-latka. Jakieś limitowane logo. Nie. No bez kitu, ej. Żółte. Jeszcze koszulka Nora, tak. Aha. No to będzie, jutro będę zrobił w nim kombo dla pani Marty. Dobra, zdjęcie z prezesem. I transfer do lepszego Just Freestyle. Czekają nas lepsze czasy. Dziękuję Michu bardzo. Proszę bardzo. Dobra, jesteśmy u Maćka. Od dzisiaj pomyśleliśmy, że zrobimy coś takiego, że robimy daily na Just Freestyle. Czyli codziennie odcinki na Just Freestyle, te większe. Dzisiaj mamy dzień przyjazdu, jest północ, dopiero przyjechałem, więc nie ma tutaj co dużo pitolić. Od dzisiaj, jak teraz oglądasz ten materiał, codziennie będą pojawiać się materiały na Just Freestyle. Nie wiem na jak długi czas, może przez tydzień, może dłużej. Co ty tam? Dla mnie jesteś the best. Siemanko, zestaw leśnego grzybiarza na sobie, możemy iść, albo rybaka, no, tak o. No, a tymczasem tego, no, nie dokończyłeś to... herbatki. Na dzisiaj tyle, idziemy spać. Idziemy ławić ryby, patrz. Trzeba jakoś zacząć ten meeting dwóch freestylerów, dwóch Just Freestylerów. Na pewno zobaczycie, co będziemy robić od rana, także tak. Elo! Dobranoc. Banan dojrzały. Maciek dojrzały. Lepiej się rozpuści. Dzisiaj w kuchni Lei. Paczki owsiany. Sponsorem programu jest Hightech Nutrition. Uiii! Tak robi to świetnie przeszkolona małpa. Mieszasz płatki owsiane z mlekiem i z masłem orzechowym. Mi się nigdy nie chce robić takiego czegoś, wiesz? Zazwyczaj, nie wiem jak to jest, ale pomijam śniadania, może tak. To niedobrze. Wiesz. Tyle. Uuu, są i nasze bananki. Prosto z piekarnika, z mikrofali. Ała, 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 ała. To wszystko boli. O Jezu. O mały włos, byśmy jedli z porcelaną. Na to sobie dodajemy białeczko. Do tego dodajmy wej! Będzie siła. Teraz banan z mikrofali. Pieczony banan. Enzymy mordo, enzymki. Rozciapciany taki. Ło, zaparował. No to ja jem. Jama! O mordo. Dobra. Bardzo dobre. Ojejku. No, masz wszystkie składniki w domu. You win. Muszę dyrektuję. To jak to u freestylera? Szykujemy się na trening. Poskładać czerwone łóżko? Mordo, ale jest jeden bardzo duży problem, w sumie nie mały. Bo od wczoraj zapomniałeś wypić herbatki. Patrzcie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na słynnej siłowni Maćka Lei. Piwnica Maćka. Co ty gadasz, jak to nie jest nawet piwnica? To do piwnicy nie jest podobne. To jest profesjonalna siłownia, tylko że troszeczkę mniejszych rozmiarów niż byście chcieli. Zaraz tu zrobimy miejsce i będziemy harcić. Za sprawą tego, że nie wziąłem stópek, bo takich raczej nie pogram. Dobra, graj w taki. Będzie stylowo. Nie no, spoko. Mamo, proszę mi skarpety i idę grać w sandały. A nie wiem, jak wy sobie radzicie podczas pandemii, jak wiecie, że zamknęli wszystkie siłownie. Ja sobie poradziłem w taki sposób, że zdobyłem papier, że jestem zawodnikiem w reprezentacji Polskiego Związku Przeciągania Liny.
Maciek, gdzieś jest? Gdzieś Paweł Chwit załatwił taki papier od WFFA, czyli Światowej Federacji Freestylu, że jesteśmy oficjalnie zawodnikami freestylu i bierzemy udział w mistrzostwach i tak dalej, i tak dalej. I z tym papierem na siłowni nie możesz chodzić, co nie? Bo nie ma jakiegoś numeru licencji. Wziąłem papier, że jestem przeciągania liny, jakiś dziwny lewy papier, co nigdy nie będę robić. O, teraz możesz, teraz jesteś legalnie, kurde, sportowcem, nie? I tutaj robimy własne barykady. Tak jak zauważyliście na wszystkich moich IG stories, ja zawsze robię takie coś, żeby to ludzi wkurzało, ale to nawet nie podało czasami. I przychodzą mi i mówią, ile jeszcze będziesz ćwiczył. Wiesz co, tu można dać smakołyki, żeby ta taśma tak szła i ty będziesz am. Daj mi tu te smakołyki mocy, mordo. O, nie ma tego czucia. Dobra, ma. Yeah.